No witam, dzień dobry, cześć. Słuchajcie, dzisiaj kontynuacja. Musimy poustalić te prima balleriny w jakiejś tam kolejności, czy w jakichś układach, żeby odblokować drzwi. Nie wiem, jak to tam porobić, żeby było dobrze. Wyjdzie pranie, zaraz będziemy improwizować. Kawusia jest zrobiona. Czerwone tło. Atomic Heart. Część 20, któreś tam. A musimy jeszcze do Plague Tale wrócić. W sumie. Dobrze by było. Tam chyba 7 odcinków by nam takich po godzinie zostało. No dawaj, wczytuj się. A jeszcze jedna gierka nas czeka. O. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jedziemy z tematem, mamy zapisane. A czy nie wytworzymy co jeszcze? Jakieś amo? Da się? A to zmienili. Po każdym tym dochodzi. Dostęp przyznany. Bo kiedyś było tak, że a to zostało wysłane do zapasów. Ciekawe. Pistoletu nie mamy, więc ta ammo do pistoletu jest zbędna. Lepiej sobie powkładać żyćko. Co nie? Tego też nie używamy, a żyćko się zawsze przyda. Szkoda, że się te z jednego rodzaju się nie kumulują, nie? No, mogłoby tak być. Jeszcze coś idzie ulepszyć? No, już pewnie nie. Dobra, zapiszmy sobie w razie, jakbyśmy gdzieś tam odwalili kitę. Czekaj, gdzie one tańcowały? To nie było tam czasem? To było tutaj, tak. Ej! To było tutaj na pewno? Nie, to nie było tutaj, bo tu są przecież drzwi otwarte. Gdzie to było, kurde? Użyj baleriny. No tak, no użyję jej, tylko najpierw muszę ją zaraz znaleźć, bo gdzieś tam do góry one były? Co tu się otworzyło? A, tu też punkt zapisu się otworzył. A, bo ja tu zlazłem na dół, pewnie tędy nie zeskoczyłem gdzieś? Chyba nie, bo nie ma tu gdzie zeskoczyć, dobra. Sam się zrobiłem w konia, okej. Okay. Teraz będę szukał, tak jak szukałem miejsca zapisu, tak teraz będę szukał... miejsca, gdzie to było, żeby... gdzie to było, żeby te ustawiać te baleriny? Tu też pewnie jest punkt zapisu, nie? No oczywiście.
Dzień dobry. To widać, słychać i czuć. Żeby mi tu coś nie wyskoczyło zaraz. Bo już nie wiem gdzie tu iść, kurczę. No ale pójdźmy tutaj do góry, powiedzmy. Nie wiem, czy to jest tam, ale spróbujmy. Kawusia gotowa? Najważniejsze. Ja tu chyba zaskoczyłem wtedy i to był błąd. Trzeba było iść tutaj. Dobra, wskoczyliśmy. Trochę miałem cikora, ale wskoczyliśmy. A to się tam gdzieś nie szło? Zaraz zobaczę. No możliwe, że właśnie tam. Tak, no bo tu nic nie ma, dobra. Ojej, ale go tam torkło. Dosyć poważnie. Gubię się tu po prostu, już się tu gubię, nie? Już sobie otworzyliśmy, a tu już sobie zrobiliśmy chyba też, nie? Tylko... Dobra, bierzemy te wszystkie bio coś tam. Bio zapasy. Ale jaja, słuchajcie, no nie mogę dojść znowu do tego, nie? Do tego miejsca, gdzie... Chyba za wysoko przejechaliśmy. Wiecie, o jakie miejsce chodzi, nie? O to miejsce, gdzie... Chodzi o to miejsce, gdzie ustawialiśmy te prima balleriny. Tutaj są. Jak mogłabym was zabawić? Porozmawiamy? To jest to miejsce, nie? No, to jest chyba to. Dobra. I teraz tak. Diagnostyczny włączony. Wprowadź komendę. Charles, bądź tak miły i podaj pani komendę, dobrze? Nie wiem, czego ona chce. No dobra, ja się... Pierwsza arabesk. Domyślam, że ma być to coś takiego, jakby... Weź inny. Jakby ona go zabiła. Relewę w piątej pozycji. Efasy. Ręce luźne w górę w aurze. Sądzisz, że doganiasz swoją nemesis. Że lada chwila będzie. No właśnie, o to chodzi. A wtedy wszystko będzie dobrze i różowo. Nie masz pojęcia, jak przebiegły jest twój prawdziwy. Tu by chyba nawet tak było. Nie, to musi być inna chyba. Diagnostyczny włączony. Wprowadź komendę. Teraz ty, Charles. Ja nie wiem, co robić. No ja zaraz będę tu musiał kombinować znowu. Jedynka? W czwartej pozycji. Nie, to nie będzie to. Jest coś jeszcze do sprawdzenia? Relewę na palcach? Nie. Jest coś jeszcze do sprawdzenia? Rójeczkę, poproszę. Attitude? O, to by było może to. Wystarczy. Coś nam się otworzyło?
chciałabym was zabawić. Porozmawiamy? Kurde, no bo... No chyba, że jeszcze to, ale... Diagnostyczny włączony. Wprowadź komendę. Teraz możesz się popisać, Charles. Mądra z ciebie maszyna, nie? No to wprowadzisz jakieś mądre komendy. To zaraz zobaczymy. Kąd, ręce swobodnie. No, ja bym zostawił tak. To wystarczy. Ja bym zostawił tak, ale to tak nie działa. A tu jeszcze jest coś, co ona jest, powiedzmy, odwrócona? Wprowadź komendę. Teraz sprawdźmy to. Ja nie wiem, co robić. Nie, to jeszcze nie, nie, nie byłoby to. Jest coś jeszcze do sprawdzenia. Attitude? A może ten tu attitude? Wystarczy. Wydył? A tam tą pierwszą też trzeba by było ułożyć? Tą pierwszą jeszcze by trzeba było ułożyć, czekajcie. Tak, tą pierwszą jeszcze, zobaczcie. Tak jakby ona ich skopała, nie? O to chodzi. Nie za bardzo to rozumiem. Może ty spróbujesz. Tak myślę. Pasy. Pasy nie. Spróbujmy innego. A czwórka? Pierwsza arabesk. To też nie będzie to. Spróbujmy innego. Pasy. Kurde, nie to klikłem. Kłasę w piątej pozycji. To. Dobra, wystarczy. No widzicie, otworzyło się. Tak jakby ona ich rozwalała, nie? To chodzi, te cienie. Tak mi się przyśniło. Wyśniło mi się tak. O, widzicie, tu tak samo. Tu tak samo i tam tak samo, no. I o się otworzyło. I gitara. Wygrałeś. Zapis. Oczywiście, że sobie zapiszemy. Tak, dlaczego ten czubek jęczy o tym, jak kolektyw nas wszystkich zabije? Nie mogę przestać o tym myśleć. No właśnie, Charles. Czy kolektyw mógłby być niebezpieczny? Ależ skąd? Kolektyw nie może być niebezpieczny. Zrobiłem sobie, słuchajcie, zwykłą czarną, sypaną cappuccino. Tak, a pół na pół. Przecież on nie ma właściciela. Doktor Sechenov go uruchomi i to tyle. Wszyscy będą równi. Wybitnym naukowcom, takim jak on, nie zależy na władzy nad innymi ludźmi. Już skończył rozmowę? Zapisywanie danych. By się nagodą? A co jest? Jak tu będzie jakiś boss znowu? Tym razem mnie nie nabierzesz. Dorwę cię, sukien synu. Słyszałeś mnie, chuju? Koniec zabawy! Tu jesteś. Zawsze depczesz mi po piętach. Gdzie dziewczyna? Pietro? Larisa, ona rzuciła mnie. Wyobrażasz sobie? Nawet nie wiem, gdzie teraz jest. Może już nie żyje. A co z Mołotowem? Nie uwierzył Sechenovowi, tak? Mołotow nie żyje. A więc wszystko się zgadza. Co ci się zgadza? Kolektyw zostanie aktywowany i nastanie koniec. Koniec? Tylko dlatego, że ludzie będą kontrolować roboty myślami? Sam stworzyłeś ten system tempaku. Ale nie miałem pojęcia, jak Sechenov zamierza go wykorzystać. W przeciwieństwie do ciebie, nie planował nikogo zabijać. O, naprawdę? I ty w to wierzysz? Dlaczego w takim razie te pokojowo nastawione roboty zaczęły masakrować ludzi? To ty zmieniłeś im oprogramowanie. Czyżby? Jak możesz być tak głupi? Świry uwadze, nie? Jak długo trwa napisanie funkcjonalnego algorytmu, choćby do jednego. Do tego doprowadzają świry uwadze. Jest ich kilkadziesiąt modeli. I co z tego? To z tego, że tryb bojowy był częścią oprogramowania od samego początku. Owszem, nikt nie sądził, że zostanie aktywowany tutaj, w Związku Radzieckim. To akurat moja sprawka. Ale zapewniam, że Sechenov planuje coś znacznie gorszego. Dlatego muszę go zatrzymać! Wystarczy! Mam dość tego pierdolenia. Powiesz mi w tej chwili, jak wyłączyć tryb bojowy, jasne? Przykro mi, ale nie pomogę. To się okaże. Wszystko już przygotowałem.
Stój! Ten dzień miał być! Stój! No świr, świr, totalny świr. Czekasz to, Larisie. Kurde. O kurde. No takiego finału to się, tej rozmowy, tej dyskusji się nie spodziewałem. Stracił głowę dosłownie. I co teraz? Pajacu, tym razem na pewno nie żyjesz. Cholera. Petrzy do Czełomieja. Zgłoś się. W końcu. Masz Wiktora? Pietrow się zabił w dość kreatywny sposób. No powiedzmy. Nie mogłem nic zrobić. Cholera. Głowa jest cała? Tak. Właśnie na nią patrzę. Strzeż tej głowy, Petrzy. Wyślę specjalny pojemnik. Włóż ją do środka. Reszta przebiegnie automatycznie. Z kim ja tu mam walczyć? Szybko przysłał ten pojemnik. Pojemnik z głową, no zajebisty, pojemnik z głową. Ale bo chcę coś zrobić i nie mogę. Wydaje mi się, że zaraz będziemy się z kimś tutaj na... naparzać. Ej, co by tu? Jezus! To jest urocza Natasza? A tym coś robię? Coś tam robię. Dobrze, że ona jest taka urocza Natasza to jest. Ej, no tak to my sobie możemy w ogóle całą armę tutaj wykulać. O kurde, co to robi? Naładowało się? Za dużo nie. Jest coś, co można strzelać? Dobra, bo tu mi już za dużo nie zostało. Gdzie ona jest? Tu jest. Ej, co to jeszcze spadło? Ej, nie ma takiego bicia. Chodź mi zamiot. Ej, to nawet dobre było. Ale mi obaliła. Ale nie wiadomo czym lepiej w sumie, bo... chyba lepiej tym naparzać. A shotgunem? Ej, to nie jest shotgun. Ej, może w te piłeczki trzeba, jak ona będzie blisko stała, co? Masz po dupie tam. Niegrzeczna byłaś. Ojej. Gdzie to poleciało?
Dobra, i te piłeczki. Niech podejdzie. O kurwa, ta piłeczka mi jebła. Kurwa, następna mi jebła. Ej, bo ja już nie mam życia. Kurwa. Chodź do piłeczek. O kurde, no. Ej, bo wydawało się prosto, nie? Najgorzej jak się coś komuś wydaje. Dobra, to rozwaliłem. Kurde, no nie ma już tyle życia. Kurde, to jest najlepsze, nie? Jak człowiek się wyleczy. Oni mu to wyleczone życie i tak zabierają, nie? Spadaj gruba kurde kulo. Pokaż co potrafisz. Nie miałem wyjść. Za dużo życia nie zostało, nie? Ale Natasza. Ale jak ja to przegram, słuchajcie, to będzie wstyd, naprawdę. No jeny. Lecz się, hopo. To znowu te kulki. Kulki. No jedny! Dobra, padła. Natasza. Zarówmy sobie na chwilę rozmowy, dobra? Ej, no jeszcze mnie waliła ta kulka. Aż mi zacięło grę. Przeszukałeś zwłoki Pietrowa, mój. Ej! Znalazłeś przy nim złote pierścienie? Nie, Pietrow nic przy sobie nie miał. Muszę to rozwalić, ej. Natychmiast zgłoś się do kompleksu Pawłow. Tak jest. Dobrze, tak jest. Jeszcze jedna kulka tu gdzieś loto. No dzień dobry, dobra, i mamy to. I słuchajcie, piękny odcinek nam wyszedł. Idealny wręcz bym powiedział. Zejść ze sceny. Tędy? Jest ciemno jak w dupie. Że tędy. A mogli już by coś dodać, jakieś fanty jeszcze, nie? Natasza. Ej, no ja tu nic nie widzę, jak ja tam mam wejść? Dobra, tak, chyba, dobra, za pierwszym razem. Dobra, wlazłem. To jest zapis gry? To jest zapis gry. No i słuchajcie, i super. I tak sobie skończymy, to jest i tak 20 minut, Nataszka walnięta. Mój status jest taki, że odchodzę. Idealny odcinek. Znowu nie wykonałem zadania. Wiktor nie żyje, a ja trzymam jego głowę w jakimś słoiku. Tymczasem Seczenow uważa, że wszystko idzie doskonale. Rozumiesz? Nie, towarzyszu majorze. Sporo swego czasu przeszedłem, ale nigdy nie nosiłem czyjejś głowy jak trofeum. Widziałeś tego wielkiego robota w teatrze? Charles do diabła. Ale prosty był ten akurat był prosty, albo ja już zacząłem być potężny. Nie, towarzyszu majorze. Pierścienie. Cholerne pierścienie, które dał jedno mi ten Pietrow. A wiesz czemu mnie wkurzają? Nie, towarzyszu majorze. Ja też nie. Szlak. Dobra. Już nieważne. Nic mi nie jest. No i gitara. Idziemy do Pawłowa. Masz jakiś pomysł?
Pawłow to tajny kompleks położony w odosobnionej części zakładu 3826 o nazwie Sachalin. Biorąc pod uwagę liczebność wrogów, dotarcie tam pieszo byłoby wyjątkowo trudne. Sugeruję znaleźć pojazd. To także doskonały czas na dalsze ulepszenie waszego wyposażenia. Bo to będzie idealne na następny odcinek. Szukać kolejnych poligonów, towarzyszu majorze. Dosyć narzekania. W drogę. No i to idealnie na następny odcinek. Jak chcecie. Zapis gry. Oczywiście sobie potem tutaj stworzymy jakieś panty. Jeszcze leczonko, bo nie mam leczonka przecież. Chociaż mamy trochę leczonka w tym, nie? Właśnie w zapasach. No nawet dużą kapsułę mamy. Teraz jest tak, że po każdym wytworzeniu skakuje tutaj. No i 10 mamy. No i dobra, no myślę, że powinno starczyć 10. No amo. Aha, niewystarczająca liczba. Dobra, tutaj jest też niewystarczająca za bardzo. Jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Słuchajcie, dzięki za odcinek. Bocik klepnięty, Natasza klepnięta. I tyle. Widzimy się na następnym odcinku. Krótki, zwięzły i na temat. Pasuje. Nara.